Dzień dobry. Witam państwa serdecznie na krótkim podsumowaniu pierwszego miesiąca obowiązywania ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. 25 października minął miesiąc od rozpoczęcia obowiązywania przepisów ustawy, którą straszono nawet dzieci w przedszkolu, kiedy te nie chciały zjeść deseru. Oczywiście najgorsze przed nami, czyli wakacje dla zgłoszeń zewnętrznych. Dziś omówimy miesiąc działania naszego zespołu, który pełni rolę punktu przyjmującego zgłoszenia naruszeń prawa oraz podejmuje działania następcze. Do omówienia przyjęliśmy cztery zagadnienia, zanim jeszcze otrzymaliśmy dane z systemu IDPO. Po pierwsze, statystyka zgłoszeń naruszeń prawa. Po drugie, najczęstsze kategorie naruszeń. Po trzecie, wyniki działań następczych. I ostatnie, czwarte, skuteczność statusu sygnalisty. Analiza została przeprowadzona na podstawie informacji dotyczącej 37 podmiotów prawnych i obejmowała ponad 6 tysięcy potencjalnych sygnalistów. Bez żadnego większego zdziwienia przyjęliśmy informację, że nie doszło do żadnego zgłoszenia naruszenia prawa. Oznaczać to może, że obsługiwane przez nas podmioty prawne działają w 100% zgodnie z prawem, a kultura pracy nie rzuca nawet cienia podejrzeń. Transparentność i uczciwość zatem popłacają. Z drugiej strony, ktoś powie, że zwyczajnie sygnaliści nie wierzą w bezstronność systemu zgłoszeń wewnętrznych i czekają na 25 grudnia kiedy to zaczną obowiązywać przepisy ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie dotyczącym trybu zgłoszeń zewnętrznych, to jest do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz właściwych organów publicznych. Tego nasza analiza nie obejmowała, ale może warto będzie przeprowadzić anonimową ankietę z pytaniem o wiarygodność kanału zgłoszeń wewnętrznych. Tym samym nie możemy wskazać żadnej kategorii naruszeń. Ani ocenić działania następcze, czy też wskazać, że przepisy ustawy zapewniają ochronę sygnaliście. A nie mówiłem, że będzie to jedno z najkrótszych webinariów. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia następnym razem.